Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu. Witam na spotkaniu z panem Józefem Krzykiem i z panem Sebastianem Rozebaumem. Spotkanie poświęcone Wojciechowi Korfantemu, więc tak naprawdę możemy powiedzieć, że trzech panów będzie obecnych na tym dzisiejszym spotkaniu. Rozmawiamy o Wojciechu Korfantym z racji o setnej rocznicy obchodów powstania, trzeciego powstania śląskiego. Mamy maj, więc jeszcze o tym pamiętamy. Pan Józef, autor, współautor książki o Korfantym, Korfanty, silna bestia. No i właśnie, panie Józefie, silna bestia, określenie dla takiego człowieka jak najbardziej trafne? Z pewnością. Jest nas Korfantym Trzech Panów, razem tę książkę napisać i razem z Basią Szmatloch, znamy się od wielu lat, więc nie będziemy sobie tutaj panować. Zastanawialiśmy się nad tym, jak nazwać tego Korfantego, kim właściwie Wojciech Korfanty był, kim jest dla nas. No i znaleźliśmy taką podpowiedź u Witkacego. Witkacy, kiedy malował portret Wojciecha Korfantego, to zapisał gdzieś tam na marginesach sam dla siebie, że Korfanty silna bestia. Takie wrażenie zrobił na Witkacym Korfanty. No i kiedy już zbliżaliśmy się do końca pracy nad książką, bo tytuł książki trzeba zrobić dopiero na samym końcu, tak też było w naszym przypadku, to uznaliśmy, że rzeczywiście to określenie silna bestia bardzo pasuje do Korfantego. Że Witkacy, który to określenie ukuł, to jest również Witkacy, który Korfantego malował. Zachował się w zbiorach, o ile się nie mylę, Muzeum Historii Katowic. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, portret, który Witkacy Korfantemu wykonał. Przypomnijmy, że Witkacy przez pewien czas miał swoje atelier również w Katowicach i te portrety trzaskał na zamówienie oczywiście rozmaitych ludzi, dlatego żeby sobie, że tak powiem, budżet i konto polepszyć finansowe. Ten portret Korfantego natrzaskał, żeby się trzymać tego słownictwa, akurat w Zakopanem, na szczęście w Zakopanem, bo gdyby natrzaskał portret Korfantego i bliskich Korfantego w Katowicach, to pewnie dzisiaj nic byśmy z tego nie mieli, ale ponieważ ten portret był namalowany w Zakopanem, to przetrwał II wojnę światową w willi Elżbiecina, w willi istniejącej zresztą do dzisiaj w Zakopanem. Nowi właściciele willi Elżbiecina wiedzą o tym, kto tam mieszkał przed wojną. Mamy problem z Korfantym taki, że po Korfantym takich materialnych śladów zostało niewiele. Bardzo wiele zostało po Korfantym jakichś materiałów piśmiennych, bo Korfanty przez całe swoje życie dużo pisał. Przez wiele lat o Korfantym pisano właściwie, zaczęto o nim pisać, kiedy był jeszcze gimnazjalistą i do dzisiaj nie skończono o nim pisać. Ostatni, dwoje ostatnich ludzi, którzy coś o Korfantym napisali, to Basia Szmatloch i ja właśnie. Ja może troszeczkę cofnę się, by tak rzec, w porządku naszego spotkania, bo zaczęliśmy tak mocno i media z res wchodząc, a godzi się jedną rzecz zrobić, to znaczy Józefa Krzyka jeszcze też przedstawić tym ewentualnie niewyobrażalnym, co prawda, postacią, które nie wiedzą, kim on jest, no ale mimo wszystko pro forma powiem tylko Józef Krzyk, historyk przede wszystkim, bo jesteś absolwentem historii, publicysta i dziennikarz związany od lat bardzo wielu z katowicką mutacją Gazety Wyborczej. No i właśnie historyk i publicysta w jednym, to jest taki amalgamat, który w zasadzie powoduje, że książka, którą dostaliśmy, czyli Korfanty, silna bestia, którą trzeba mieć, trzeba przeczytać, no ewentualnie, jeśli nie kupić, no to wypożyczyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zabrzu. To jest książka historyczna, ale reporterska. Ona jest napisana w sposób, w którym warsztat publicysty, dziennikarza i warsztat historyka idą pod rękę, idą ze sobą
w parze i w efekcie nie jest to typowa, klasyczna, powiedzmy, monografia badawcza, jaką wcześniej była praca na przykład profesora Orzechowskiego, prawda, czy bardziej przypomina już te publikacje popularyzatorskie w rodzaju ostatniej pracy, która przed waszą książką się ukazała, czyli książek Jana Lewandowskiego, jest jednak obszerniejsza, bardziej szczegółowa i bardziej gęsta też narracyjnie. Bo oczywiście to, że się miesza narrację historyczną z narracją publicystyczną, to jest uzysk dla każdego czytelnika. To sprawia, że tę książkę przeczyta kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a nie kilkaset, jak przeczytałoby pracę typowo taką, nazwijmy to, naukową. I jeszcze jedną rzecz o tej książce, o której chcemy dzisiaj trochę porozmawiać, nie tylko o Korfantym jako o sobie, ale o książce. W tym sensie ci goście są trzej dzisiaj, bo jesteś ty, Józef Krzyk, jest Korfanty, ale jest książka też jako produkt. Spotykamy się pod auspicjami Miejskiej Biblioteki Publicznej, a więc świątyni książki. Biblioteka jest poniekąd taką świątynią książki, więc o książce trochę więcej trzeba powiedzieć. I o tej książce trzeba jedną rzecz, że ona świeżutko jest książką, która została mocno dostrzeżona w skali ogólnopolskiej, ponieważ wczoraj, jeśli się nie mylę, została nominowana do Nagrody Historycznej Tygodnika Polityka w kategorii książki popularno-naukowej. Z tego tytułu bardzo tobie i pani Barbarze Szmatloch oczywiście gratuluję. To jest nominacja, ale liczymy, że będzie więcej. No, czas pokaże. Pisaliśmy tę książkę nie dla historyków. Profesor Orzechowski zmarł niedawno, nie doczekał wydania tej naszej książki. Może na szczęście dla nas, bo my nie wiemy, czy ta książka by mu się spodobała, ale to niestety tak jest, że historycy są zakręceni na punkcie jakiejś poprawności, również jakiejś poprawności językowej. Te książki są w inny sposób pisane i niestety często trafiają głównie do zawodowych historyków, a dla ludzi, którzy nie są aż tak bardzo obeznani z historią, to one są mało strawne. Staraliśmy się napisać o Korfantym w taki sposób, aby pożytek z tej książki miały osoby, które zupełnie nie znają się na historii. Chociaż z Korfantym jest ten problem, że wielu osobom wydaje się, że wszystko już o Korfantym wiedzą. Mieliśmy wobec tego takie głosy i wciąż je mamy. Po co jeszcze jedna książka o Korfantym? Najczęściej widzę w oczach tych ludzi, które takie uwagi zgłaszają, że wszystko, co wiedzą o Korfantym, mi się wydaje, że wszystko wiedzą. Ale tak naprawdę te osoby, wszystko, co wiedzą o Korfantym, to wiedzą tyle, że w Katowicach jest Aleja Wojciecha Korfantego. I absolutnie nic nie wiedzą, bo z Korfantym tak już jest, że my sobie przypominamy, nawet na Górnym Śląsku, sobie przypominamy o istnieniu Korfantego, kiedy jest rocznica powstań śląskich. My, tak jak właśnie w tym roku setna rocznica powstań śląskich, przecież Miejska Biblioteka w Zabrzu nie zaprosiłaby nas, gdyby nie ta setna rocznica. No ale przy takiej uroczystej okazji to jest szansa na to, żeby powiedzieć kilka banałów. Powtarza się to, że tam w latach gimnazjalnych był wyrzucony za działalność patriotyczną, że on już właściwie z mlekiem matki wyssał tę polskość, a jak nie z mlekiem matki, no to w gimnazjum. I powtarza się bajki, które często powtarza się za samym Korfantym, bo Korfanty był rasowym politykiem i opowiadał bajki na swój temat. Dzisiaj to się oczywiście nazywa w inny sposób. Politycy mają PR, public relation, więc to jest ubrane w jakieś urocze formułki, ale to nie dzisiejsi politycy wymyślili te zabiegi, to już było dużo wcześniej wymyślone. Tego też nie wymyślił Korfanty. Korfanty w twórczy sposób rozwinął to wszystko, co już przed nim było. Robił w wielu wypadkach z autopromocją to, co robią dzisiejsi politycy, z tym wyjątkiem, że nie posługiwał się Twitterem ani Facebookiem, ale gdyby za jego czasów był Twitter i Facebook, na pewno byłby królem Facebooka i królem Twittera. Miał
to, co było wówczas do dyspozycji, co było ówczesnym Twitterem i Facebookiem, mianowicie prasę, która ukazywała się i funkcjonowała wówczas na innych zasadach niż dzisiaj. Tytułów prasowych były gigantyczne ilości i one były na wielką potęgę rozprowadzane. Różnego rodzaju ulotki i broszury towarzyszące tym publikacjom prasowym również były. A Korfanty to jest oczywiście polityk, tak jak powiedziałeś, w pierwszym rzędzie jest to rzecz jasna, takie zwierzę polityczne, można by powiedzieć, bo to jest taka sfera, w której on się najbardziej chyba jednak wyczerpywał, ale jest to jednocześnie także, trzeba to podkreślić, magnat medialny, który, czy też człowiek mediów od początku, bo oczywiście trudno mówić o magnacie, kiedy wydaje Górnoślązaka albo Polaka, bo są to gazety, którym daleko jest do poziomu magnackiego, ale w momencie, kiedy już za grube miliony kupuje rzecz Pospolitą, albo za równie grube miliony tworzy Polonię w Katowicach, no to jest to już jednak zupełnie inny poziom oddziaływania prasowego. Ja tylko może dopowiem jeszcze tak trochę, żeby pewne rzeczy doprecyzować, bo mówisz, że Biblioteka Zabrzańska by cię nie zaprosiła, gdyby nie setna rocznica, a w Wikipedii czytam, że Józef Krzyk rodzony w 64 roku w Zabrzu, więc może by cię jednak zaprosili, więc wiesz, to nie jest takie oczywiste, jako Zabrzanin jesteś jak najbardziej na miejscu. Ja myślę, że my za sekundkę wrócimy może do wątków zabrzańskich, ponieważ jakby Zabrzański jest nasz odbiorca i chciałbym cię o parę takich zabrzańskich kwestii związanych z Korfantem też podpytać, bo gdzieś tam to Zabrze w jego biografii się przewija. Ale powiedz mi taką rzecz w związku z tą książką, która jest, tak jak wspomniałeś, najnowszą biografią, taką poważną biografią, nie jakimś wydawnictwem konfekcyjnym, biografią tego polityka i Korfantego. Jak nad tą książką się pracowało? Bo oczywiste jest to, co mówisz, że Korfanty skomplikował sytuację, ponieważ wykreował swój własny obraz i wielu ludzi go automatycznie przejęło i potem powtarzało bezrefleksyjnie te jego opowieści, ale z drugiej strony wspomniałeś też wcześniej, że jest mało materiałów personalnych, które po Korfantym by tak rzec zostały. Jak więc przedarłeś się, w jaki sposób, przy pomocy jakich mediów starałeś się oddzielić tę warstwę legendy i narracji wymyślonych, autopromocyjnych Korfantego od faktycznego biegu wydarzeń? Do jakich źródeł przede wszystkim odwoływałeś się, żeby wykreować ten obraz Korfantego inny niż sobie tego może ten polityk by życzył? Ten Korfanty długo za nami chodził. Za Basią Szmatroch chyba nawet równie długo jak za mną. Basia Szmatroch dwa razy była w Stanach Zjednoczonych i tam specjalnie się wybrała po to, żeby porozmawiać z rodziną Wojciecha Korfantego. Już nie wszystkie te osoby, z którymi miała okazję rozmawiać kilkanaście lat temu w Stanach Zjednoczonych z rodziny Korfantego, już nie wszystkie te osoby żyją. W każdym razie tego nie ma ani w książce Orzechowskiego, ani w książce Lewandowskiego, ani w innych pracach na temat Korfantego. Tego, jak rodzina postrzegała samego Korfantego, jakim człowiekiem był Korfanty w tych relacjach zupełnie prywatnych i co rodzina Korfantego, co z rodziną Korfantego działo się już po śmierci samego Korfantego. Natomiast ze mną, z tymi moimi poszukiwaniami śladów po Korfantym było tak, że z racji mojego zawodu, pracuję od lat w gazecie, zacząłem szperać po gazetach. I tych gazet, zarówno wydawanych przez Korfantego, jak i gazet, które opowiadały o Korfantym, które wzmiankowały czasami Korfantego tylko, było mnóstwo. Jeszcze zanim sam Korfanty zaczął pisać, to już o Korfantym pisano i to zdziwilibyśmy się, bo wcale nie tylko na Śląsku. Na Śląsku właściwie stosunkowo późno, ale zauważono Wojciecha Korfantego i w prasie poznańskiej, i w prasie berlińskiej, i w wydawanym w Petersburgu piśmie Kraj. Było takie pismo, którego korespondent w 1903 roku wybrał się specjalnie do Zakopanego, gdzie akurat Zakopane przebywał coś w rodzaju kwarantanny przed swoim ślubem kościelnym, który został mu udzielony w Krakowie, a nie na Śląsku. Trochę wiemy tutaj o tych perpetiach ze ślubem kościelnym.
który miał się odbyć w Bytomiu, ale się ostatecznie nie odbył. Trochę wiemy, ale więcej nam się wydaje, że wiemy na temat tego, jak to z tym ślubem wyglądało. My to z Basią Szmatlok w tej naszej książce trochę odbrązowiliśmy i my pokazaliśmy z takim szerszym tłem. W każdym razie zaglądałem i zaglądaliśmy z Basią Szmatloch do tych wszystkich miejsc, nie tylko związanych z Górnym Śląskiem, bo Wojciech Korfanty był nie tylko śląski. On był postrzegany jako Wielkopolanin, przynajmniej z perspektywy Warszawy był postrzegany jako Wielkopolanin, kiedy w 1918 roku, w listopadzie 18 roku Wojciech Korfanty przyjechał do Warszawy z Poznania, z Berlina przez Poznań do Warszawy przyjechał, to w prasie warszawskiej ukazały się teksty "Nareszcie Wielkopolska do nas przyjechała", więc możemy się w Zabrzu i na Górnym Śląsku obruszać, ale w taki sposób był Wojciech Korfanty postrzegany. My trochę na Górnym Śląsku my popadamy ze skrajności w skrajność, albo my jesteśmy pełni kompleksów, że reszta Polski, reszta świata nas na Górnym Śląsku nie docenia, albo wręcz my odwrotnie napinamy muskuły i my wydaje nam się, że jesteśmy pępkiem świata. Z Wojciechem Korfantym i z postrzeganiem Wojciecha Korfantego było tak, że on był widziany jako ten polityk, który wprawdzie na Górnym Śląsku się urodził, ale wcale przez to nie był traktowany jako coś gorszego. Owszem, zdarzało się mu coś takiego, że był postrzegany jako dziwadło, kiedy przyjechał na przykład do Warszawy na odsunięcie pomnika Adama Mickiewicza, to pokazywano go sobie palcami, kiedy mieszkańcy Warszawy obecni też na tych uroczystościach zorientowali się, że ten młody człowiek jest ze Śląska, a on mówi po polsku, pokazywali sobie go palcami, patrzcie, patrzcie, to jest Ślązak, ale on po polsku mówi, nie? To było coś takiego dziwnego. No, ale zależało nam, dlatego o tym właśnie wspominamy w tym momencie, zależało nam na tym, aby pokazać tego Wojciecha Korfantego nie tylko jako Górnoślązaka, ale jako człowieka, no, który był po prostu ciekawą osobą. W tym poszukiwaniu, które prowadziliście, pisząc książkę, musieliście się skonfrontować z pewnymi takimi białymi plamami. W jego biografii jest ich masę, jak wiemy. Są pytania o maturę, tam jest tych pytań o relegowanie z gimnazjum katowickiego, czy faktycznie relegowany, czy nie i tak dalej. O te pewne okoliczności, o których wspominałeś, związane z jego ślubem i z upolitycznieniem swoistym tego ślubu. Powiedz mi, jakie białe plamy, które w poprzednich biografiach jako białe plamy funkcjonowały, wyście, że tak powiem, zamazali i odsłonili jakąś cząstkę faktów. Jakiś przykład, gdybyś nam podał. Nie mogę zapisali jako wasz sukces. Nie mogę opowiedzieć za dużo, bo kto by wtedy chciał sięgnąć po książkę, ale może odpowiem w inny sposób. Staraliśmy się odpowiedzieć na te pytania, na które z pozoru już wszyscy znają odpowiedź, przy czym jest to często odpowiedź rozbieżna. Mam na myśli sprawę stosunku Wojciecha Korfantego do autonomii śląskiej. Jedni są święcie przekonani, że Wojciech Korfanty był przeciwko autonomii, inni są święcie przekonani, że Wojciech Korfanty był za autonomią. Jedni i drudzy z tego samego powodu mają pretensje do Korfantego, psy na nim wieszają. Jedni i drudzy na swój sposób mają rację i tej racji nie mają. Opisaliśmy, jak to było ze stosunkiem Wojciecha Korfantego do sprawy autonomii.
Podobnie jest również z tym, czy Wojciech Korfanty był Andekiem, czy był Hadekiem. Jedni są święcie przekonani, że był Hadekiem, nim, że był Andekiem. Jedni, drudzy na swój sposób mają rację, bo najpierw był Andekiem, potem był Hadekiem. Spotykam się również z takim twierdzeniem, z którym sam Wojciech Korfanty się spotykał. Właściwie to był zarzut jego adresem, że Korfanty był socjalistą. Nawet ktoś mi ostatnio zwrócił uwagę, że Korfanty był komunistą. No, jeszcze tego by brakowało. No, więc różne łatki są do Korfantego przypinane. My staraliśmy się z Basią Szmatloch zrobić porządek z tymi łatkami. Staraliśmy się też odpowiedzieć, skąd my właściwie wiemy to, co nam wydaje się, że my wiemy o Wojciechu Korfantym. Skąd my to wiemy, że z Wojciechem Korfantym rzeczywiście było to, co przy każdej okazji jest opowiadane, jak tam w gimnazjum ten nauczyciel go właśnie wyrzucił, czy dyrektor gimnazjum katowickiego go wyrzucił tuż przed maturą, a potem więcej jest takich historii. No, wydaje mi się, że my spróbowaliśmy to jakoś wyjaśnić. Udało nam się to, myślę, nie najgorzej. I udało nam się chyba między innymi dlatego, że nie musieliśmy się przejmować taką poprawnością, jaką muszą przejmować się zawodowi praktykujący historycy, którzy wszystko muszą mieć pod linijkę. My mogliśmy sobie pozwolić na pewne inne słownictwo, na napisanie, że to są tylko nasze przypuszczenia. I to na przykład dotyczy sprawy wyrzucenia Wojciecha Korfantego z gimnazjum. To również dotyczy sprawy, czy on w ogóle miał maturę, czy nie miał matury, jak to było z jego studiami. I w każdym okresie życia Wojciecha Korfantego są takie epizody, które właściwie trzeba było opisać na nowo, nad którymi trzeba było się głęboko zastanowić. Takie pułapki, na które zostawił na nas i Wojciech Korfanty, i osoby, które potem o Wojciechu Korfantym pisały, zarówno za jego życia, jedne pozytywnie o nim pisały, więcej było tych osób, które pisały o nim złośliwie, wręcz wrogo. No, jeden po drugim przepisywał i w końcu już nie wiadomo, skąd jakaś wersja się utrwaliła, ale ta wersja pokutuje, wszyscy w nią wierzą, wierzą w to, że tak było, no bo przecież skoro już tak napisano w jednej książce, w dziesiątej książce i w setce artykułów, to najwyraźniej tak musiało być. My staraliśmy się pokazać, że niekoniecznie było tak, jak nam się wydaje, czy jak wydaje się tym specjalistom od Korfantego, którzy wiedzą, że w Katowicach jest Aleja Wojciecha Korfantego. Próbowaliśmy to opisać zupełnie inaczej. Ja dodam, że ta książka, którą oczywiście nigdy dosyć polecać, jest świeża, jest wszędzie do nabycia. Nie jest to jakaś rzecz bardzo trudna do uchwycenia. Myślę, że w każdej dobrej księgarni można ją znaleźć. Ta rzecz rzeczywiście sprawia wrażenie bardzo świeżego ujęcia postaci Korfantego, ponieważ to, co wydawało się już odfajkowane x razy, tutaj jest postawiony przy tym znak zapytania i w efekcie mamy poczucie uczestniczenia nie tylko w pisie takim stuprocentowo pewnym biografii Korfantego, ale w takiej rekonstrukcji, która nie boi się powiedzieć, że jednak mnóstwa rzeczy nie wiemy, przy czym oczywiście mylisz się, Józefie, twierdząc, że historycy wszystko wiedzą na pewno, oni też mają dużo wątpliwości, co mówię oczywiście jako niejako pro domo sua, jako, że tak powiem, zawodowy historyk. Ale kiedy patrzymy na Korfantego, no to pojawia nam się postać, w zasadzie kilka postaci tak naprawdę w jakimś stopniu, ze względu na to, że on w różnych momentach
ujawnia się, w różnych momentach się objawia i w każdym z tych momentów wyciska jakieś piętno na odcinku, pewnym odcinku historii, ale też ujawnia się jako trochę ktoś inny. No pierwszy ten epizod to jest gdzieś tam około początku XX wieku, od 1903 roku, kiedy walczy o Reichstag, o to, żeby wejść do Reichstagu, jest tym rzecznikiem, prawda, ludu polskiego z Górnego Śląska i faktycznie osiąga ogromny sukces polityczny, który gdzieś tak około 1910 roku już jest kompletnie zdewaluowany tak naprawdę. Zapominamy też często o tym. Potem w 1918 roku powraca. Potem jest druga odsłona, ten Korfanty jako dyktator powstania, a przede wszystkim jako komisarz plebiscytowy, który w tych latach powiedzmy 20-22 gdzieś tak gra pierwsze skrzypce właśnie na Górnym Śląsku przede wszystkim. Jest następnie Korfanty, który znowu w nowym województwie śląskim próbuje być tym głównym rozgrywającym, choć raczej z drugiego planu, to jest jakby może trzeci Korfanty. I potem jest czwarty Korfanty, taki Korfanty przede wszystkim opozycjonista, po tym kiedy jest przejęcie władzy przez sanację po zamachu majowym. On oczywiście ma ciągle pozycję dosyć solidną i mocną, ale jest już raczej zwierzyną łowną i raczej się na niego poluje aż do momentu, kiedy w 1935 musi Polskę opuszczać. Widzimy więc jakby kilka epizodów, jakby na które rozpada się jego biografia, kilka takich momentów i wydaje mi się, że kiedy dzisiaj się spogląda właśnie na tę recepcję Korfantego, że najważniejszy jest tak naprawdę tylko ten moment, kiedy on jest komisarzem plebiscytowym i kiedy jest dyktatorem powstańczym. Za to się go obecnie upamiętnia najbardziej, za to tego się, takiego Korfantego najbardziej się przypomina i pamięta. A jak to jest u ciebie? Który Korfanty jest dla ciebie najciekawszy? W którym epizodzie jest on ci jakoś może jako postać najbliższy? Z jednej strony bardzo bliskim jest ten Korfanty przegrany, ten Korfanty, który już był na aucie politycznym. Po zamachu majowym jeszcze on długo się łudził, że ten zamach majowy to tylko jakaś chwilowa odmiana, że za chwilę przecież sanacja musi upaść, bo takie beznadziejne rządy muszą szybko upaść. Okazało się, że nie upadły, że Wojciech Korfanty, chociaż strasznie wojował z sanacją, to niczego nie wywojował i w końcu musiał emigrować. I ten Wojciech Korfanty, który już ostatecznie zdał sobie sprawę z tego, że jest wyautowany, że sanacja go pokonała, zaczyna pisać na tej emigracji w Czechosłowacji takie rzeczy, że dzisiaj właściwie należałoby je dzieciom dawać, no może dzieciom nie, ale na pewno dojrzałym studentom do czytania, bo to są rzeczy bardzo głębokie, które mówią nie tylko o tamtej epoce, ale też mówią o różnych innych ważnych rzeczach i o sprawach społecznych, i o Kościele. Wojciech Korfanty, który był wychowany w tradycji katolickiej, który przez całe życie akcentował te swoje przekonania katolickie, właściwie przez prawie całe życie jednocześnie z Kościołem wojował. Nam się to dzisiaj nie do końca zgadza, bo jeżeli mamy jakiegoś człowieka, który akcentuje swoje przekonania katolickie, no to on musi na klęczkach podchodzić nie tylko do biskupa, ale do każdego proboszcza i wikarego. Wojciech Korfanty, kiedy miał lat 20 kilka i 30, wojował z potężnym kardynałem Kopem, biskupem wrocławskim, bo Górny Śląsk był częścią diecezji wrocławskiej i wojował skutecznie. Z tego powodu, między innymi z tego powodu, był tutaj traktowany jako socjalista i przez dzisiejszych księży katolickich na polskim Górnym Śląsku jest wciąż traktowany jako socjalista, co jest na swój sposób groteskowe i zabawne, ale to też jest jakiś taki epizod z życia Wojciecha Korfantego, który jest mi bardzo bliski. Ten Wojciech Korfanty z tamtych czasów
czasów i jest mi bardzo bliski, bo tak jak wtedy Wojciech Korfanty miał 30 lat, tak ja w tej chwili też mam 30 lat, więc czuję się z nim bardzo, bardzo związany. Rozumiem tego Wojciecha Korfantego, a w każdym razie myślę, że go rozumiem takiego zbuntowanego człowieka, który wystąpił przeciwko temu establishmentowi politycznemu. My wciąż lubimy takich buntowników. Takim buntownikiem był Wojciech Korfanty. On jako buntownik pozycjonował się, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. I to się bardzo spodobało wtedy na Górnym Śląsku. On dzięki temu wypłynął w ogóle politycznie. Tylko kiedy już wypłynął politycznie w 1903 roku i dostał się do Reichstagu, to szybko zużył się. I tak jak wspomniałeś, zaledwie 7 lat później, w 1910 roku, wydawało się, że już przegrał. Do tego stopnia przegrał, że stawiano mu polityczny nekrolog. Jak się okazało, przedwcześnie. No, potem takie nekrologii kilka razy już wystawiano Korfantemu. To z jednej strony Korfantego zahartowało w bojach, bo dzięki temu on przeżył dużo gorsze przygody w swoim życiu z sanacją, ale z drugiej strony dało mu chyba przesadną wiarę i przesadną nadzieję, że z każdych opresji wyjdzie obronną ręką. No a okazało się, że te opresje za czasów niemieckich, z których wyszedł obronną ręką, to była betka w porównaniu z tym, co mu zafundowała Polska. Z więzienia, z niemieckiego więzienia we Wronkach, spędził tam 4 miesiące, wyszedł jako triumfator z Twierdzy Brzeskiej w 1930 roku, gdzie spędził tylko 50 kilka dni, wyszedł jako człowiek fizycznie i psychicznie złamany. Fizycznie, bo sanacja mu niczego tam nie żałowała. Wysłała najgorszych ludzi do tego zadania, aby Korfantego i innych więźniów Twierdzy Brzeskiej upodlić. A psychicznie wyszedł złamany, bo oto Polska, o której on marzył, kiedy tej Polski jeszcze nie było na mapie, tak mu za te jego marzenia, za jego starania odpłacała. Dotknąłeś takiego problemu bardzo, powiedziałbym, drażliwego co nieco, a mianowicie tego, że w okresie II Rzeczypospolitej, już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i po włączeniu tej części Górnego Śląska do tego nowego państwa, Korfanty okazał się być postacią niesamowicie polaryzującą opinię publiczną. Bo z jednej strony był odbierany rzeczywiście jako heros, jako wręcz antyczne bóstwo, jako bożyc, ale z drugiej strony atakowano go jako zdrajcę, jako jurgieltnika, jako zaprzańca, jako, prawda, zdrajcę ludu, śląskiego grafa, prawda, pisano o nim jako o kimś, kto przeszedł na drugą stronę. I można by powiedzieć, że po tym 22 roku, z jednej strony mając rzeczywiście też ogromne rzesze akolitów, jednak jednocześnie znalazł się pod takim ostrzałem opinii publicznej, wyciągającej mu wszystkie możliwe skandale, jakieś nadużycia faktyczne, czy bardziej może rzekome, finansowe, atakujące go właściwie bezpardonowo za wszystko, że aż trudno uwierzyć, że to jest ten sam wcześniej uwielbiany Korfanty. I pytanie, skąd tak ogromna polaryzacja, skąd tak ogromna niechęć części opinii publicznej do Korfantego? Czy on sobie na to zasłużył, czy twoim zdaniem oczywiście w jakiejś mierze zasłużył, czy też było to zupełnie ślepa nienawiść, nie mająca najmniejszych podstaw? Korfanty nie zabiegał o popularność, to znaczy na pewno zabiegał o popularność na samym początku swojej kariery. Wtedy był takim kandydatem, dzisiaj byśmy powiedzieli, populistą. I na takiej fali populizmu on dostał się najpierw do Reichstagu, a potem do Sejmu Pruskiego. Ale no, kto walczy tym orężem populistycznym, to tak dzisiaj, jak i wtedy, musi liczyć się z tym, że no,
znajdą się populiści, którzy go przebiją na tym polu. I to spotkało właśnie Wojciecha Korfantego. Poza tym Korfanty, który dostał się do polityki pod hasłami, że on wniesie nową jakość do polityki, że to ten człowiek o czystych rękach, bardzo szybko przekonał się, że do uprawiania polityki są potrzebne te trzy rzeczy, o których mówił też Napoleon przed nim, czyli pieniądze, pieniądze i pieniądze. A on tych pieniędzy nie miał. On miał owszem gazety, ale królem prasy polskiej na Górnym Śląsku nie był on, tylko był Adam Napieralski, który zaczął na tym polu wcześniej, przed Korfantym. I to tę walkę na polu ekonomicznym Wojciech Korfanty z Adamem Napieralskim przegrał. Wygrał do pewnego momentu zmagania polityczne z Adamem Napieralskim i jego obozem, ale co mu było z tego zwycięstwa politycznego, skoro ekonomicznie przegrał? Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że politykom niczego nie brakuje. Nie będziemy tutaj uprawiać polityki, niech się politycy sami za siebie tłumaczą, ale już właściwie trudno nas jest czymkolwiek zaszokować, kiedy dowiadujemy się, że jakiś polityk ma ileś tam pałaców albo coś innego, to tylko wzruszamy ramionami, grunt, że 500+ płynie. W każdym razie Wojciech Korfanty budził z jednej strony oburzenie, z drugiej strony zawiść, a zawsze był komentowany wtedy, kiedy został przyłapany na jakichś sprawach, które źle o nim świadczyły od strony moralnej. Okazało się bardzo szybko, jeszcze w czasach tych pruskich, że on uwikłał się w jakieś podejrzane interesy z osobami, z którymi absolutnie nie powinien wchodzić jako polityk w kontakty. No, pech Korfantego polegał na tym, że te osoby akurat miały pieniądze, osoby krystalicznie uczciwe, z którymi pewnie wolałby się kontaktować, tych pieniędzy nie miały. Osoby o nieposzlakowanej opinii tych pieniędzy nie miały. No i to działo się z Wojciechem Korfantym za czasów niemieckich, a potem również za czasów polskich. Przyłapywano Korfantego na tym, że pobierał pieniądze od przemysłowców niemieckich. Dzisiaj można brać pieniądze w Polsce od mafii albo od nie wiadomo kogo, ale broń Boże od Niemców, to dyskwalifikuje każdego polityka. Wtedy podwójnie to dyskwalifikowało, zaraz na początku II Rzeczpospolitej, a Wojciecha Korfantego no to już dyskwalifikowało zupełnie, no bo coś tutaj kupy się nie trzymało, że ten Wojciech Korfanty, który wszedł w politykę w opozycji do Niemiec i Niemców i walczył z Niemcami i pozycjonował się, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, jako ten polityka antyniemiecki, brał pieniądze od Niemców. A potem się jeszcze głupio z tego tłumaczył, bo kiedy nie mógł się wyprzeć tego, że brał te pieniądze od przemysłowców niemieckich, to mówił, no ale przecież inni też biorą. To była prawda, inni też brali pieniądze od przemysłowców niemieckich, no tylko że ci inni nie byli nim. Wojciechowi Korfantemu mniej było wolno. On dosyć późno, a czasami nigdy nie zrozumiał tego, że jemu mniej było wolno. No, dzisiaj też mamy takich polityków w Polsce, którym mniej wolno. Mamy takich polityków, którzy mogą sobie pozwolić na więcej, bo i tak każda afera po nich spłynie. Staraliśmy się, opisując perypetię Korfantego i nie tylko perypetię Korfantego, ale osobę Korfantego,
Osadzić to w całym kontekście tej epoki, a właściwie kilku epok, w trakcie których żył Wojciech Korfanty. Chcieliśmy opisać nie tylko samą osobę Korfantego, ale opisać te czasy, bo jeżeli dzisiaj patrzymy na Korfantego, to mamy w oczach na przykład pomnik Wojciecha Korfantego, ten katowicki pomnik, albo mamy zdjęcia jakieś Korfantego przed oczami, ale my nie widzimy tego Korfantego w złożoności tych wszystkich sytuacji, z jakimi Wojciech Korfanty się zmagał. To jest pokrótce o tych, nie wiem, czy to była odpowiedź w ogóle na twoje pytanie. Do pewnego stopnia w tym sensie, że pominąłeś jeden wątek, który wydaje mi się szalenie istotny, jeśli chodzi o tę polaryzację, którą Korfanty generował. Ona oczywiście po części, tak jak masz rację, wynikała z zarzutów ustawianych o różnego rodzaju finansowe nadużycia, aczkolwiek to nie tylko obranie pieniędzy przecież od Niemców, prawda? To są również kwestie zarzutów o różnego rodzaju szwindle, których dopuszczały się instytucje, takie jak Skarbofern, Bank Śląski, Zakłady Hohenlohego i tak dalej, w których zasiadał w radach nadzorczych, czy których był prezesem. To są różnego rodzaju szwindle z walutą, to są różnego rodzaju unikanie płacenia podatków i tym podobne zarzuty, które tym instytucjom postawiono, a które tym samym obciążały Korfantego, a to są instytucje z udziałem akurat kapitału francuskiego, więc tutaj sytuacja jest troszeczkę jeszcze też inna. Ale to jest jedna kwestia, te zarzuty finansowe, które mu rzeczywiście zszargały reputację, wydaje mi się, dość solidnie. Ale druga rzecz jest taka, że jego przekleństwem po 26 roku właśnie przede wszystkim, czyli po zamachu majowym, po objęciu władzy przez obóz Józefa Piłsudskiego, stały się dwa fakty z mniej więcej lat 18-21, a mianowicie to, że on od pierwszych kontaktów z przyszłym, z marszałkiem Piłsudskim, znalazł się w nim na kursie, z nim na kursie kolizyjnym, to jest pierwsza kwestia. A druga kwestia to jest ta, że w czasie trzeciego powstania wdał się w konflikt z grupą oficerską, z grupą dowódczą kadry powstańczej. O co? Te konflikty z czasu trzeciego powstania i spór z Piłsudskim stały się jego przekleństwem w pewnym sensie po 26 roku, bo one wtedy wypłynęły, kiedy właśnie ludzie, z którymi on się wówczas skonfliktował, stanęli u władzy. Michał Grażyński jako wojewoda śląski, no, Piłsudski jako taki szara eminencja tego wszystkiego, co się po 26 w Polsce działo. Na czym ten konflikt z Piłsudskim i z tą grupą powstańców polegał? No, dzisiaj nam łatwo jest wymądrzać na temat konfliktu Korfantego z Piłsudskim, bo my wiemy, jaki był końcowy efekt, nie? I my pukamy się w czoło, no, na co to Korfantemu było, przecież my z kimś takim jak Piłsudski, my Piłsudskiemu należało schodzić z drogi, nie? Ale my to dzisiaj wiemy, bo my wiemy, że Piłsudski ostatecznie koniec końców odniósł sukces i to jego obóz zdobył władzę. Wojciech Korfanty nie miał tej nabożnej czci do Piłsudskiego. Piłsudski i Korfanty to były osoby z zupełnie innej parafii. Kiedy Piłsudski, uniwersytetem politycznym Piłsudskiego było zesłanie, była działalność konspiracyjna. On w zaborze rosyjskim nauczył się zupełnie innego sposobu uprawiania polityki. A uniwersytetem politycznym Wojciecha Korfantego był Reichstag. I w tym Reichstagu on jako jeden z kilkunastu posłów polskich w Reichstagu był zauważony, był słyszalny, chociaż mówił, przemawiał po niemiecku, a nie po polsku, jakbyśmy dzisiaj chcieli go widzieć, no bo musiał przemawiać w Reichstagu po niemiecku, ale wszyscy i tak widzieli, że on jest tym politykiem, politykiem obozu polskiego. Słuchali go, nienawidzili go, ale go słuchali, go jedni szanowali, inni go trochę mniej szanowali, ale tam w Reichstagu
no, odniósł sukces, na swój sposób odniósł sukces, bo potrafił przegadać czasami całą resztę Reichstagu, kiedy była taka potrzeba. I z bagażem takiego doświadczenia Wojciech Korfanty wkroczył do tworzącej się II Rzeczpospolitej, a tu okazało się, że polityki nie uprawia się w Sejmie, że owszem, Sejm jest jakąś tam atrapą, ale tak naprawdę decyzje zapadają gdzie indziej, w inny sposób, że rządzi jakaś koteria wojskowa. Wojciech Korfanty raz tego nie uznawał, dwa tego nie rozumiał, nie potrafił się do tego dostosować, nie potrafił budować swojego obozu politycznego. Przez pewien czas, zaraz na samym początku, po 18 roku, był nawet liderem najliczniejszego grupowania sejmowego, ale szybko mu się ta większość, no nawet większości nie miał, ale ten duży obóz, najsilniejszy obóz w Sejmie rozsypał, bo on nie potrafił go scementować, on nawet chyba specjalnie o to nie potrafił zabiegać. A z drugiej strony był taki Piłsudski, który potrafił przeczekać Korfantego, który w 22 roku, kiedy za Korfantym stanęła większość sejmowa i desygnowała Korfantego na premiera, to Piłsudski najpierw odpowiedział coś w rodzaju takim ani tak, ani nie. W każdym razie udzielił wymijającej odpowiedzi, przeczekał. Przeczekał i okazało się, że po pewnym czasie ta większość, która stała za Korfantym, się posypała. Ten epizod pokazuje, że Korfanty w starciu z Piłsudskim, no, przegrał, bo w inny sposób uprawiał politykę, nie umiał tej polityki uprawiać w taki sposób jak Piłsudski i obóz Piłsudskiego. No, Piłsudski go zapamiętał dobrze za to z tego roku 22 i z roku 18 jako człowieka, który nie chce mu się podporządkować. No i po 26 roku, kiedy obóz Piłsudskiego doszedł do władzy, Korfanty za to zapłacił. Wojewoda Grażyński, który sam o sobie mówił, że jest najwierniejszym żołnierzem Piłsudskiego i tak postrzegał swoją rolę jako wojewody śląskiego, był osobistym wrogiem Korfantego jeszcze od czasów powstań śląskich, bo trzeba znowu, żeby troszeczkę zrozumieć ten konflikt, popatrzeć na to, co się wtedy działo. Z jednej strony był Wojciech Korfanty jako komisarz plebiscytowy, komisarz wyznaczony przez polski rząd na to stanowisko. Człowiek, który wtedy w 2021 roku już miał za sobą jakieś 20 lat działalności politycznej, a z drugiej strony przyszedł taki młokos Michał Grażyński, który miał w tamtym momencie tyle lat co ja dzisiaj, czyli 30. I ten Michał Grażyński mu się stawiał. Michał Grażyński, który był osobą z zewnątrz, który był Ślązakiem z Małopolski, ale który szybko nawet po stronie tych prawdziwych Ślązaków, powstańców śląskich, potrafił zbudować sobie obóz, potrafił wkupić się w łaski tych ludzi, potrafił każdemu z nich mówić to, co kto chciał słyszeć. No a potem ten Michał Grażyński w 26 roku, kiedy już był wojewodą, to miał czym kupować sobie ludzi. I to jest pokrótce historia tej wojny przegranej przez Wojciecha Korfantego, wojny z Piłsudskim i obozem Piłsudskiego.
wspomniałeś ten epizod z 22 roku, kiedy wydawało się, że Korfanty jest rzeczywiście najbardziej na wznoszącej, bo został przyłączony w czerwcu 22 roku ten obszar Górnego Śląska, który przypadł Polsce jako województwo śląskie. Korfanty brał udział w tych uroczystościach przywitania generała Szeptyckiego i w tych wszystkich ceremoniach był jako ten, który w zasadzie jest poniekąd tego sprawcą. No i siłą rzeczy wyniosło go to aż gdzieś tam w rejony premierostwa, o którym wspomniałeś, że jednak go nie osiągnął. To nam uświadamia też jedną rzecz, że Korfanty, który jest bardzo mocno postrzegany jednak jako polityk śląski przede wszystkim, w istocie był graczem, który miał gdzieś tam ambicje sięgające wyżej, takie ambicje ogólnopolskie. One się nie spełniły, one do końca nigdy nie wypełniły się, nie poszły zgodnie z jego myślą, ale miał też epizod taki, że jednak tym przynajmniej wicepremierem był. W najgorszym dla siebie momencie i my wtedy absolutnie nie powinienem przyjąć tego stanowiska, no ale to my wiemy, że nie powinien przyjąć w październiku 23 roku, kiedy Polska była w bardzo złej sytuacji. Kilka tygodni po tym, jak Wojciech Korfanty został wicepremierem. Wicepremierem bez takim, co trzeba zaznaczyć. On właściwie był takim wicepremierem, z którego się śmiano, że za nic nie odpowiada, tylko bierze pieniądze. Ale w trakcie tego czasu, kiedy był wicepremierem, to doszło do przelewu krwi na ulicach Krakowa i to mocno obciążyło kartotekę Korfantego, chociaż on nie miał z tymi wypadkami w Krakowie nic wspólnego, ale używała sobie potem na nim sanacja i nie tylko sanacja, wypominali mu, a tutaj właśnie w tym roku 1923, to my pamiętamy, to właśnie Korfanty ma krew na rękach. No. Żeby było ciekawiej, to dzisiaj różne osoby też wypisują coś takiego, że Wojciech Korfanty miał krew na rękach i z kontekstu domyślam się bardziej niż wiem, że wypisują to osoby, które mają na myśli to, że Wojciech Korfanty maczał palce w zabójstwie Teofila Kubki i że gdyby nie Wojciech Korfanty, to w ogóle nie byłoby powstań śląskich i Górny Śląsk byłby w zupełnie innej sytuacji politycznej, nie tylko politycznej i wszystko, co złe, stało się w ogóle przez Wojciecha Korfantego. Ja z Basią Szmatloch nie rozstrzygamy tego do końca, ale czasu już mamy niewiele, więc skoro zacząłem ten wątek z Teofilem Kubką, to jednym zdaniem go dopowiem, że nie ma dowodów na to, że śmierć Teofila Kubki stała się za sprawą, doszło do tego za sprawą Wojciecha Korfantego. Wojciech Korfanty owszem odniósł z tego polityczną korzyść, ale to było wszystko dużo bardziej skomplikowane. Wyjaśnienie jest w książce. Z tym, czy bez Wojciecha Korfantego doszłoby do tych wszystkich nieszczęść, które przez ostatnie 100 lat zdarzyły się na Górnym Śląsku, łącznie ze smogiem i z wypadkiem motocyklowym na trasie Bytom-Gliwice, to jestem tak, że dzisiaj nam jest łatwo się wymądrzać i wieszać psy na Wojciechu Korfantym. Wojciech Korfanty wtedy, kiedy w 21 roku, właściwie w 20 roku został komisarzem plebiscytowym, a w 21 roku stanął na czele Trzeciego Powstania Śląskiego, on brał na siebie odpowiedzialność. Gdyby nie Wojciech Korfanty, owszem, mogło to się potoczyć inaczej, no ale ta nasza książka nie jest o gdybaniu, tylko ta nasza książka jest o faktach. Opowiadamy i o Wojciechu Korfantym, i o tym, jaki udział Korfanty, prawdziwy udział Korfanty miał w tym wszystkim, co się stało. Oddzielamy to, co było przypisywane Korfanty, o tym
tego, co naprawdę Korfanty robił. Wojciech Korfanty do dzisiaj jest ze strony niemieckiej postrzegany jako symbol takiej straty związanej ze zmianami terytorialnymi po 21 roku na Górnym Śląsku. I paradoksalnie Niemcy, którzy nie cierpią Korfantego jak psa, no, oddali tutaj większą sprawiedliwość Korfantemu niż strona polska, gdzie po stronie polskiej z jednej strony są takie głosy, że a ten Korfanty był wredny, bo miał krew na rękach, a z drugiej strony są głosy w ślad za sanacją, że ten Wojciech Korfanty to właściwie nic wielkiego nie zrobił, a właściwie tego w ogóle nie było, bo Wojciech Korfanty przez sanację w pewnym momencie został wręcz wygumkowany z historii, z kart historii, że wychodziło na to, że ten przybyły dopiero co kilka miesięcy wcześniej Michał Graszyński był dowódcą trzeciego powstania śląskiego, a kogoś takiego jak Wojciech Korfanty w ogóle nie było. Jest dzisiaj w takiej pamięci historycznej, współczesnej, takiej nazwijmy to oficjalnej, traktowany jako jeden z tak zwanych ojców niepodległości. Wydaje się, że oczywiście to jest pewnego rodzaju, to są zawsze uproszczenia tego typu kategorie, ale wydaje się, że w tym jest mnóstwo racji. To jednak była postać o wymiarze daleko wykraczającym poza pozostałych polityków z tego regionu. Jeśli wspominasz o tym, że próbowano go wygumkować, próbowano go jakoś wymazać z historii Górnego Śląska, to jest to rzeczywiście rzecz, o którą znamy, o której wiemy, ale która rzeczywiście całkowicie jest chybiona i trudno w gruncie rzeczy w XX wieku, przynajmniej w tej jego pierwszej połowie, znaleźć drugiego polityka o takim wymiarze, o takim znaczeniu dla Górnego Śląska, jak właśnie Korfanty. I myślę to nie tylko po polskiej stronie, ale również po niemieckiej. To jest rzeczywiście, patrząc i na jedną, i na drugą stronę tego sporu, postać absolutnie wielkiego formatu. Wasza książka jednak, Korfanty, silna bestia, Józef Krzyk, Barbara Szmatloch, to nie jest książka apologetyczna, to nie jest też pamflet, to jest książka, która stara się wyważyć i pokazać Korfantego w całej masie jego komplikacji, także charakterologicznych. I chciałem cię zapytać, tak już troszeczkę zbliżając się do końca, nawet mocno zbliżając się do końca, bo czas nam, jak to mówi poeta, śmiertelnym jako woda bieży. W związku z tym chciałem cię zapytać, jak ty go postrzegasz tak osobiście, z własnej takiej indywidualnej perspektywy, jaki jest twój prywatny, że tak powiem, Korfanty? I o dwie rzeczy. Jakie cechy jego charakteru uważasz za najbardziej pozytywne, a jakie z kolei za kompletnie po prostu negatywne? Może zacznę od odpowiedzi, czy próby odpowiedzi na te ostatnie pytania. No, Korfanty był uparty i to była zarówno jego cecha dodatnia, jak i negatywna. Tym uporem on potrafił dużo zdziałać, ale gdyby był dużo dobrego, ale to jest jednocześnie odpowiedź na to pierwsze pytanie, jak postrzegam Wojciecha Korfantego. No, była taka silna bestia, która zawsze, dzisiaj czasami jest używane takie słowo, samiec alfa. On był takim samcem alfa, on absolutnie nigdy nie godził się na to, żeby grać drugie skrzypce, on musiał być najważniejszy. On, przytaczamy taki epizod, kiedy już był na boczny tor obstawiony, kiedy wojewodą był Michał Grażyński i tak się stało, że
został zaproszony na te same uroczystości zarówno on, jak i Michał Grażyński. Wojciech Korfanty zjawił się troszeczkę wcześniej i zajął miejsce, które było przewidziane dla Michała Grażyńskiego. Ktoś tam zwrócił dyskretnie albo mniej dyskretnie Wojciechowi Korfantemu, że ma się jednak przesiąść, bo tutaj jaśnie wielmożny pan wojewoda śląski ma usiąść, na co Wojciech Korfanty odpowiedział, to weźcie go sobie na kolana. I to właśnie pokazywało, że Wojciech Korfanty no, zawsze... Grażyński nie był wysokim człowiekiem, dodajmy. No to nie będziemy się śmiać z ludzi, którzy mają wzrost Napoleona Bonaparte. Przy czym Michał Grażyński tym Napoleonem nie był. Chociaż momentami chyba myślał, że kimś takim jestem, ale... To w ten sposób również trzeba spróbować, a w każdym razie my próbowaliśmy z Basią Szmatoch popatrzeć i na Korfantego, i na osoby, z którymi Wojciech Korfanty miał okazję się zetknąć, pokazać ich jako takich ludzi z krwi i kości, nie takich ludzi, jak my ich dzisiaj widzimy na pomnikach, ale takich ludzi, jakimi ich wtedy można było zobaczyć, spotkać gdzieś, choćby na tej uroczystości, gdzie Wojciech Korfanty miejsca nie zamierzał ustąpić Michałowi Grażyńskiemu, ani Michałowi Grażyńskiemu, ani nikomu innemu. Zachował się głos Korfantego i nagrania Korfantego filmowe? Tylko 20 kilka sekund i to jest właśnie coś dla miłośników poszukiwań, coś fajnego, że może trzeba by poszukać gdzie indziej. Mamy żywego Korfantego na filmie, tylko w postaci 20 kilku sekund. Przypuszczamy, że było tego, a może i jest dużo więcej, ale gdzieś przepadło. Sanacja bardzo starała się wygumkować Wojciecha Korfantego, więc może niektóre filmy z udziałem Korfantego zostały bezpowrotnie stracone, ale film był kręcony chociażby w trakcie czerwcowych uroczystości w 22 roku, kiedy Wojsko Polskie z Szepczyckim wkraczało na rynek. Tam centralną postacią na tych uroczystościach nie był jakiś Szepczycki, z całym szacunkiem dla pana generała, ale kluczową postacią był Wojciech Korfanty. A Wojciecha Korfantego na tym filmie nie ma, więc może gdzieś trzeba go szukać, może gdzieś jest w jakichś archiwach, jest mnóstwo rzeczy, których jeszcze i ja, i Basia Szmatruch, i myślę, że wszyscy inni chcielibyśmy się dowiedzieć o Wojciechu Korfantym. Otruto go faktycznie? Proszę? Czy go otruto w więzieniu? Ach, no, musiało paść to pytanie. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie, odpowiadam, że moim zdaniem nie. Nie tylko dlatego, że nie ma na to dowodów, ale dlatego, że sanacja nie miała w tamtym momencie żadnych powodów, żeby truć Wojciecha Korfantego. Wręcz odwrotnie. Zabity Korfanty to stawał się męczennikiem, a Wojciech Korfanty w więzieniu był bezbronny, już nie mógł zaszkodzić sanacji. Ta genialna sanacja nie przewidziała, że zaledwie kilkanaście dni później wybuchnie II wojna światowa i że cała ta potęga sanacji legnie w gruzach. No, ale tak, tego nie przewidziała, różnych innych rzeczy nie przewidziała. Nie przewidziałam również tego, że no, posponując osobę Korfantego właściwie doprowadzi do tego, że ten Wojciech Korfanty, który wcześniej był wręcz znienawidzony na Górnym Śląsku, to kiedy umarł, to za trumną Wojciecha Korfantego poszły całe Katowice. Stawiam pytania z takiego gatunku taniej sensacji. Niemcy sprofanowali jego grób faktycznie?
Nie, to też w jakiś sposób pokazuje, no, że jak my wieszamy psy na Niemcach, na hitlerowcach i w ogóle mamy zakodowane różne najgorsze rzeczy, przypisujemy tutaj Niemcom, to Niemcy do tego się nie posunęli. Jest na to dowód, że Niemcy tego grobu nie ruszyli. My o tym dowodzie w książce wspominamy, więc o tym tutaj nie powiem. Państwa, w tej książce dokładnie, Korfanty, silna bestia, Józef Krzyk i Barbara Szmatlo. Józef Krzyk był Państwa i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu gościem. Tę książkę można tylko polecić. Niezwykle gęsta, niezwykle dobra w lekturze książka, która oddaje hołd Korfantemu, ale nie pomija jego ciemnych i negatywnych stron. I to jest rzecz absolutnie godna podkreślenia, że udało się znaleźć taką drogę, powiedziałbym, środka w pokazaniu tego absolutnie wybitnego polityka górnośląskiego, nie tylko górnośląskiego, jak pokazali, jak to tutaj o tym Józef Krzyk wspominał. Dziękuję jeszcze raz bardzo za rozmowę Józefowi Krzykowi, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zabrzu, za organizację spotkania i zachęcam bardzo mocno do sięgnięcia po tę naprawdę znakomitą książkę. I oczywiście trzymam kciuki, żeby dostała nagrodę historyczną Tygodnika Polityka w kategorii publikacji popularno-naukowej. Nie wiem, czy na to można jakoś głosować? Niestety nie, a może na szczęście nie. No, w każdym razie zobaczymy jeszcze kilka dni przede mną i przed Basią Szmatro w oczekiwaniach. Serdecznie dziękuję za rozmowę i jeszcze raz zachęcam do lektury. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.